Szanowni, chciałem przypomnieć te obliczenia, które wykonywaliśmy na lekcji, a także dodać tam ze dwa nowe. No, mamy takie zadanie, ile to jest 5 metrów, 38 centymetrów i 8 milimetrów, ile to będzie milimetrów. No i możemy podejść do tego tak, no 5 metrów to jest 500 centymetrów i jeszcze 10 razy więcej milimetrów, tak? Czyli mamy 5000 milimetrów, do czego trzeba dodać 38 centymetrów, to jest 380 milimetrów. Do tego trzeba dodać jeszcze 8 mm. No to razem będzie nic innego jak 5388 mm. 5388 mm. No i te 5388 mm, 388 mm możemy sobie tutaj wstawić. Ja się przesunę. Możemy sobie tutaj spokojnie wstawić. O. I mamy odpowiedź. Te milimetry były niepotrzebne. Zaraz je usuniemy. O, dobra. No, 7 metrów, 45 centymetrów i 25 milimetrów. Ile to jest kilometrów? No i tutaj się opłaca postąpić trochę inaczej. To znaczy opłaca się przeliczyć to najpierw wszystko na metry, a potem wiemy, że metr to jest 1000 kilometra, więc ta liczba metrów musi stanąć w odpowiedzi na miejscu tysięcznych. No to ile to jest? To jest 7 metrów, to jest 7. 45 centymetrów to jest 45 setnych. No i 25 milimetrów. No 25 milimetrów to są 2 centymetry i 5 milimetrów, czyli 2 centymetry dojdą tutaj. Na miejscu setnych części metra. I jeszcze 5 mm na miejscu tysięcznych części metra. No to jest razem ile? 7,4 i tu zamiast 5 będzie też 7, bo 5 plus 2 to jest 7 i 5 metra. No i teraz to musimy przekształcić na kilometry, no to jest 0 i teraz tak, na miejscu dziesiątych nic nie ma, na miejscu setnych nic nie ma, na miejscu tysięcznych jest 7, no i potem leci dalej, 4,75 km. Tak, czyli odpowiedź jest 0,007475 km. To możemy tu od razu sobie wstawić. No dobrze, kolejna zagadka. 75 metrów, 45 centymetrów i 13 milimetrów. Ile to jest centymetrów? No to możemy już od razu potraktować chyba, bo tak. 75 metrów to jest 7500 centymetrów. 45 centymetrów. Możemy tu już napisać, że to w centymetrach, plus 45 centymetrów, plus 13 milimetrów, no to jest 1,3 centymetra, tak? W związku z tym to wszystko razem to będzie 7500, tu byłoby 45, ale jest 46, bo mamy jeszcze 1,3 centymetra. Odpowiedź 7546,3. Tak? I znowu możemy sobie tę odpowiedź tutaj przesunąć. Dobra, kolejne w decymetrach. 89 decymetrów, 32 centymetry i 2 milimetry. Ile to jest milimetrów? No, 89 decymetrów to jest 890 centymetrów, czyli 8900 milimetrów. Dodać
32 cm to jest 320 mm. No i dodać 2 mm, tak? No to to razem będzie 8900 dodać 300 to jest 9200 i potem 20 i jeszcze 2, tak? 9222 mm. Czyli odpowiedź jest 9222. Zobaczmy, czy tu 320, 890, 8900 i 2, 300 i 8900 to jest 9200 i potem zostaje jeszcze 22, tak, dobrze. No i w końcu ostatnie, 12560 metrów, 35 cm i 5 mm, no to można postąpić tak, no 12560 metrów to jest 12,560 tysięcznych kilometra. No i teraz dalej, co się dzieje? Centymetr na miejscu to jest dziesiąta część tysięcznej części kilometra, czyli raz, dwa, trzy i tu zaczynają się centymetry, tak? No innymi słowy, centymetr to jest dziesięciotysięczna część kilometra, tak? Bo nie, zaraz, moment, moment, coś tutaj mówię źle. Jeszcze raz. Dobrze. 10 centymetrów, dziesiątki centymetrów to są dziesięciotysięczne części kilometra, no bo to są dziesiąte części metra, a metr to jest tysięczna część kilometra. No więc centymetry następnie to są 100 tysięczne, no a milimetry to są milionowe części. No więc to jest taką sumę trzeba napisać. No i to jest ile? To jest 12,560 i potem na czwartym miejscu jest trójka, na piątym piątka i na szóstym ten też piątka kilometra. Tak? Jeszcze raz. 12560. Na czwartym miejscu są dziesiąte części metra, czyli 30 centymetrów to jest trójka. Potem dobrze. Taka jest odpowiedź, czyli 12,563,55. I możemy sobie to przesunąć. I to jest nasza. Ach, nie mieści się. No, tu musimy napisać. I to jest nasza odpowiedź. Dobrze. No to teraz jeszcze przeliczanie innych jednostek. Na przykład, jeśli chodzi o czas, no to wszyscy powinniśmy wiedzieć, że godzina składa się z 60 minut. A jedna minuta z 60 sekund, no to godzina składa się z 60 razy 60, 3600 sekund. No i łatwo też wykonywać w ten sposób z tą wiedzą proste obliczenia. Jeżeli samochód przejechał w ciągu minuty 1,5 kilometra, no to jadąc tą samą szybkością przejedzie w ciągu godziny 60 razy więcej, bo minuta to jest 1/60 godziny, tak? No 60 razy 1,5 to jest 60 plus 30, czyli 90, czyli w ciągu godziny przejedzie 90 kilometrów.